więc nasze piąte spotkanie, piąty odcinek. Zaczynamy od stawiania modelu na kołach. Jesteśmy w rozdziale 28 i tutaj przyklejamy oś skrętną do zawieszenia. Tak to wygląda u mnie. Oczywiście przed przyklejeniem ośki trzeba wyczyścić tą powierzchnię z farby, żeby spoiwo dobrze chwyciło. Przypominam, że ośka ta nie tylko spełnia funkcję skrętu, ale ona będzie również trzymała na współę z tylnymi osiami i będzie trzymała po prostu całą masę tego modelu. A model, przeciętny model waży gdzieś niecały kilogram. Gdy ważyłem te modele, to taki największy model ważył nawet prawie że kilogram. Także jest to trochę masy. Zależy jeszcze, ile farby nakładziemy. To wszystko jednak wpływa na masę całego modelu. Także te spoiwo powinno być bardzo mocne. Tak jak Wam wcześniej wspomniałem, tutaj dobrze to trzeba wyczyścić z farby. Ta powierzchnia tutaj na plastiku również musi być dobrze zmatowiona. Dobrze musi być sporowana, aby te spoiwo było mocne, wytrwałe. No i cóż, po przyklejeniu tej ośki będę ją malował na... Tutaj głównie dominuje kolor czarny, więc będę malował całą na czarną. Właściwie dominuje. Tutaj nie ma innego koloru niż czarne. Dobra, no to zabieram się do pracy. A więc tak, jak widzicie, maluję ośkę. Tutaj jest niezła gimnastyka pędzelka, bo jest dużo takich trudno dostępnych miejsc. Jednak ja i tak wolałem pomalować tą ośkę właśnie w tym czasie, kiedy już jest ona sklejona. Pomimo tego, że pędzelkiem trzeba manewrować po tych wszystkich kątkach i zakamarkach. Ktoś by mógł powiedzieć, no ale dobra, to i tak siedzi w kole, tego nie będzie widać. No tak jak mówię, to zostaje świadomość sama w sobie, że czegoś tam nie pominęliśmy, nie będzie nas gryzło sumienie, że coś trzeba było pomalować, a nie jest pomalowane. Będziemy mieli po prostu świadomość, że czegoś tam nie pominęliśmy i będziemy, że tak powiem, sami w stosunku do siebie w porządku, że ta robota została wykonana dobrze. Dlatego ja wolę pomalować te miejsca, nawet których potem nie będzie widać, ale przy malowaniu ośki chciałem zwrócić głównie uwagę na to, abyście malując te elementy, które teraz ja właśnie tutaj krążę pędzelkiem, czyli te elementy, gdzie jest nitowanie, żebyście tam nie dali za dużo farby, żeby farba schnąc nie skleiła nam tej ośki. To jest wiadomo, że jeżeli coś na świeże malowanie, czy usiądziemy, czy coś, no to będziemy mieli na ubraniach farbę. I tutaj w tym przypadku farba po prostu sklei nam to, co chcieliśmy mieć ruchome. Oczywiście można to potem rozruszać, tylko że przy próbie wprowadzenia w ruch tych elementów możemy po prostu coś łamać. Tym bardziej musimy pamiętać o tym, że ten pierścień jest tak delikatną, ten pierścień, który siedzi na tym bolcu, jest tak cienką i delikatną sprawą, że o problemy nie trudno. Dlatego warto to sobie wcześniej powiedzieć, wcześniej ustalić, że tak to właśnie wygląda, niż żeby potem po prostu mieć z tego tytułu jakieś, że tak powiem, kłopoty, nieprzyjemności, dodatkowe klejenia i tak itp. itd. A więc tak, ośka już pomalowana. Suszy się. Ja w tym czasie za chwilkę zabiorę się, wykorzystam ten czas, kiedy tu będzie suszenie farby. To tu będę oczywiście już kleił tylnie osie. No i cóż, malowanie i jeszcze raz malowanie, które jest nieodłącznym elementem modelarstwa. Tak jak niektóre filozofie twierdzą, że po prostu śmierć jest elementem życia. Także w modelarstwie malowanie jest elementem całego sklejania modelu. Tak jak wcześniej mówiłem, pochłania to bardzo dużo czasu. W przypadku tego modelu, który jest bardzo wymagający, malowanie nieraz pochłania więcej czasu niż sklejenie danego elementu, danego zespołu sklejonych elementów. Także cierpliwość. No i cóż, ja tutaj zostawiłem sobie niepomalowane tarcze, ponieważ wiem, że w tym momencie tu przyjdzie mi koło i będę musiał tam nanosić klej. W związku z tym pomaluję pomaluję tutaj te powierzchnie, ale tego stworzenia już tutaj nie będę malował. Zostanie on niepomalowany, ponieważ będzie mi w takim stanie on potrzebny. No i cóż, kolejny etap. Przenoszę się do rozdziału
przenoszę się do rozdziału 29, gdzie będę sklejał już te elementy, cały zespół elementów składający się na tylne osie. Tutaj akurat idę za strzałem, że tak powiem, i według kolejności rozdziałów, aby przykleić właśnie tylne osie. Jak przykleję tylne osie, które kończą się w rozdziale 37, 38 to już jest znowu klejenie zbiorników, no to wrócę do rozdziału 17, gdzie będę właśnie kleił same zbiorniki, ale zanim jeszcze powrócę do rozdziału 17, przerzucę się w przyszłość rozdziałów, bo tutaj jest 51, a ja obiecałem sobie wrócić do 17, tu jest 37, więc ja wybiegnę, że tak powiem, podróż w czasie, pójdę w przyszłość i skleję sobie te wszystkie opony, aby model mógł mi służyć już jako stojak, aby te wszystkie zbiorniczki, schodki i inne błyskotki, chromowane czy też nie, mogły po prostu być przyklejone do modelu stojącego na kołach i mógł ten i ta rama mogła już służyć po prostu mi jako element, nie tylko, że tak powiem, no żeby po prostu ten element służył mi jako stojak, tak? Żeby to mi te wszystkie zbiorniki nie leżały mi gdzieś tam na boku, aby je gdzieś przez przypadek nie uszkodzić, nie strącić ze stołu, nie upaprać farbką czy coś w tym stylu. No różne wypadki tutaj mogą się na tym stole wydarzyć, więc tak to będzie mniej więcej u mnie wyglądało. Także jak zdążyliście zauważyć, ja tak nie dokładnie idę według instrukcji, według kolejności sklejania instrukcji, tylko po prostu obieram swoją własną strategię. No dobra, to bierzemy się za rozdział. Bierzemy się za rozdział 29. A więc tak, ja się tu już zabrałem za rozdział 29. Mam go już sklejony. Tak wygląda ten rozdział sklejony. Tutaj miałem, że tak powiem, przyznam się, małą wpadkę, ponieważ nie byłem na tyle ostrożny. Palec przy sklejaniu zjechał mi na te dwa wystające bolce. No i po prostu co? No, najzwyczajniej w świecie je ułamałem. Musiałem je przykleić z powrotem. Także mówię to tylko i wyłącznie dlatego, mógłbym wam się do tego nie przyznawać w ogóle, nawet byście nie wiedzieli, ale chciałem wam dać po prostu takie poczucie spokoju, że gdy coś złamiecie niechcący, to nie załamywać się, ojejku, co to się kuźwa nie stało, bo przecież wszystko można naprawić. To jest plastik, mamy klej do plastiku, cały czas sklejamy plastik, więc co za problem przykleić to z powrotem. Także jeżeli stanie się jakaś szkoda, którą da się naprawić, to żeby po prostu nie wpadać w jakąś tam panikę, zachować zimną krew, no bo wszystko da się przecież naprawić. Jedziemy dalej. Rozdział ten ma być pomalowany na farbkę o fladze A. Ja już wiem, że to jest czarny, matowy, symbol farby 302. Tutaj troszeczkę jest dziwne to oznaczenie, ponieważ zamiast cały element po prostu dać flagę na A, no to tutaj jest wyodrębnione, że jasno-szare jest, ma być pomalowane na A i ciemno-szare również ma być pomalowane na A. No dla mnie to jest troszkę śmieszne, no, ale taki system stosują, to nie ma sprawy. Ogólnie chodzi o to, że cały rozdział 29 ma być czarny. To samo jeżeli chodzi o następne rozdziały, tutaj również kolor jasno-szary jest flagą A, ciemno-szary również jest flagą A. No wiadomo, o co chodzi, cały ten element ma być pomalowany na czarno. Ale o co tutaj się jeszcze, na co tutaj chciałem jeszcze zwrócić uwagę, to, że w tej chwili sklejam oś z rozdziału 33, znaczy przepraszam, teraz sklejam oś z rozdziału 29, to jest nasz element 29, proszę bardzo. W rozdziale 32 właściwie sklejamy trzy rozdziały, czyli rozdział 29, rozdział 30 i rozdział 31. I żeby nam po prostu nie pomyliły się strony, bo rozdział 30 to jest strona lewa, rozdział 31 to jest strona prawa, no i żeby lewą nie przykleić na prawą. Do takich pomyłek często dochodzi. Powiem wam, że moja żona się ze mnie nawet naśmiewa, bo u mnie moja prawa to jest lewa, a lewa to jest prawa. Ja jak często mylę te strony, więc takie pomyłki nawet i mi się zdarzają. Więc tutaj w modelarstwie szczególnie kładę nacisk na to, żeby i uwagę całą koncentruję na tym, żeby nie pomylić stron z lewą z prawą. No bo często mi się to zdarza, więc nawet ja, pomimo tego, że skleiłem tyle modeli, muszę na to uważać. No i do was również apeluję, abyście na to zwracali uwagę. No to jest dość ważne. No cóż, no po prostu nie będą nam te elementy pasować. Dobra, to ja się z wami spotkam, gdy
rozdział 30 i 31 będą już zamknięte w rozdziale 32 i to wszystko będzie już ze sobą sklejone. No i rozdział 32 sklejony, rozdział, który składa się z trzech innych, tak on mnie już wygląda sklejony. Oczywiście w stanie jałowym, ja będę go malował za chwilkę. No może już nie dzisiaj, bo nie zdążę. Ktoś by mógł jednak się zapytać, skoro tak dużo elementów jest do pomalowania na ten sam kolor, to czy nie lepiej byłoby to machnąć po prostu sprayem, tak jak ramę? No może i tak, może byłoby i lepiej, jednak ja do takich technik się nie uciekam się do takich technik. Ja lubię się delektować modelarstwem, także nie wszystko się da, że tak powiem, chycić za jeden ogon. Dlaczego tak nie robię? Ano dlatego, że nie wszystko maluję według instrukcji, tak jak mi każe. Jak pokazywałem wcześniej i mówiłem wcześniej, ja tutaj na przykład w przypadku przedniej osi maluję tylko tarczę, ale nie maluję tutaj tego elementu, ponieważ wiem, że tu mi przyjdzie koło i że gdy będzie ono pomalowane farbą, będę miał duży opór toczenia się koła. Są tacy, którzy specjalnie to malują, aby na przykład model, żeby koło się toczyło, ale żeby model nie zjechał z półki, żeby był większy opór toczenia koła. Ja jednak półki mam proste, nie grozi mi coś takiego, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby model mi zjechał z półki. W związku z tym mi zależy na tym, żeby te opory toczenia koła były jak najmniejsze. Dlatego ja zostawiam ten plastik jałowy i jeszcze takim pilniczkiem, gładzikiem jeszcze to szlifuję, żeby po prostu był ten plastik jak najbardziej gładki, żeby to toczenie koła było z jak najmniejszym oporem. To samo się tyczy, jeżeli chodzi o tą ośkę tylnią. Tutaj według instrukcji również powinno być to pomalowane na czarno. Ja tego robić nie będę. Również będę gładzikiem to jeszcze szlifował, aby ta powierzchnia była jak najbardziej gładka. Także kolejne puzzle poskładane. Dość fajnie to wygląda. Tutaj nie rzuca się w oczy jedynie to, że ten bolczyk jest tutaj mniejszy, ponieważ go ułamałem, skleiłem go. Ale nie wystaje już tak równo jak na tej stronie. Wszystkie cztery nity. Ale to akurat jest błąd, z którego da się wyjść, da się naprawić i nie rzuca się on w oczy. Także jeżeli popełnicie jakiś błąd, no to nie załamujcie się. Każdemu się zdarzy, tak jak mi na przykład, że źle przytrzymałem sobie palcem, zjechał mi tam, ułamałem te bolczyki, ale jakoś spadłem jak kot na cztery łapy i wy pewnie również dacie sobie rady. Tutaj jest jeszcze taka mała uwaga, jeżeli będziecie kleić akurat ten model, który ja wam prezentuję, czyli International Lone Star, to tutaj instrukcja nie do końca jest z nami klarowna, nie do końca jest z nami szczera, ponieważ rozdział 30 i rozdział 31 pokazuje nam, jak mamy skleić element D180, tylko że ten element 180, dobrze, no instrukcja mówi nam dobrze, jak go mamy skleić, tylko że ten element D180 i element D182, one troszeczkę inaczej wyglądają, niż pokazuje to instrukcja. Wyglądają w taki sposób, że jedna poducha idzie w górę, druga idzie w dół. Sprawdzałem to dziesiątki razy, czy na pewno ja dobrze przykleiłem, czy na pewno dobrze ja zwróciłem uwagę na instrukcję. Okazuje się, że no nie może być inaczej. Nie ma przebacz, nie ma, że boli. Musi to być tak, a nie inaczej. No, instrukcja nam pokazuje po prostu, że te poduchy wyglądają inaczej, że one są pod kątem, tak jak tutaj widać, one są pod kątem jednakowym. Się okazuje, że jedna poduszka idzie w górę, druga idzie w dół. Także widocznie cóż, tak ma być. No i jutro, bo już dzisiaj nie zdążę, trzeba iść do pracy. Jutro biorę się za rozdział 36, za rozdział 37, który tutaj akurat składa się aż z dwóch tabelek. Czyli jest to po prostu usadowienie tych osiek w ramię, no i będę dążył do tego jutro już na 100%, aby model w końcu postawić na kołach. To wszystko na dziś, z dzisiejszej relacji. Oczywiście ja zapraszam do kontynuowania oglądania naszego spotkania, ale na dzień dzisiejszy ja kończę moje prace.
Hej, dobry wieczór. Przyszedłem z popołudniowej zmiany do domu. Mam jeszcze na tyle siły i chęci, aby chycić się za dalsze sklejanie, żeby coś podgonić tej pracy. A więc zabieram się. A więc tak, przypomnę, co zrobiłem dzisiaj do południa. Do południa skleiłem rozdział 32 z trzech rozdziałów od 29 do 31. Teraz skleję sobie rozdział 36, który właściwie każe zrobić mi to samo, co rozdział 32. No i cóż, przymierzam sobie na sucho, jak mi pasuje rozdział 32. No, pasuje on idealnie, tak jakby tutaj miał być. Oczywiście żart, bo tutaj musi być. Pasuje idealnie. Zaraz, gdy skleję obydwie te osie, no to biorę się za malowanie. Akurat do rana mi to fajnie wyschnie. I rano będę mógł pracować dalej. Już na fajnie wyschniętych częściach. Dobra. Taka fajna ciekawostka. Bo modelarstwo przygotowuje nas również do badań psychotechnicznych. Jeżeli ktoś z Was miał kiedyś badania psychotechniczne, to wie, że jeden z elementów badań psychotechnicznych jest znajdowanie szybko numerków. Przewracanie kartek i po tej stronie trzeba znaleźć numerek, który jest po tej. Taka oto zabawa. Ale to się nazywa ogółem badania psychotechniczne, więc tutaj mamy właśnie taki test na badania psychotechniczne. Na przykład patrzymy na instrukcję, potrzebujemy szybko jakieś części. D, przypuśćmy, gdzie tu jest? D184. Szybko patrzymy na kartkę, gdzie jest 184. O, 184. Jeszcze najlepiej, aby ktoś nam czas mierzył do ćwiczeń. 184, jest D184. Mam to na kartce, tu bym to szukał dłużej. Teraz tak, orientacja, gdzie mniej więcej, jak jest ta wypraska. D184. D184. Ktoś mi mierzy czas? Pogubiłem się. Tu powinno być. Anima. To gdzie jest? Mam to do góry nogami. Dobra. Jest, znalazłem część D184, gdzie mi to zajęło parę minut. Gdybyście to robili bez tej kartki, zajęłoby Wam to na pewno dłużej, ze względu na to, że tak jak pokazywałem Wam wcześniej, numerki po prostu na tych wypraskach są bardzo małe, lubią się gubić. Jak nie ma ich w ogóle, tak po prostu ich nie dostrzegamy. Trzeba sokolego wzroku, żeby tutaj tych numerków dostrzec. Także fajna zabawa i przygotowanie do badań psychotechnicznych. Jeżeli ktoś z Was zamierza zostać kierowcą ciężarówki, to przez takie badania psychotechniczne na pewno będzie musiał przejść. I to jest takie fajne ćwiczenie i przygotowanie i wstęp do tego. Także fajna zabawa. A więc tak, rozdział 36 sklejony. Widzieliście go przed chwileczką. Niestety doszukałem się tutaj błędu technicznego w instrukcji. Oto małe kwiatki. Element jest tutaj źle umieszczony na instrukcji. Otóż D184 powinien przyjść na miejsce D183, a D183 powinno przyjść na miejsce 184. Niemcom gratulujemy rewel. Także tak, rozszyfrowałem ten błąd, ponieważ po prostu te elementy są źle przyklejone, a później bezczelnie jeszcze w dalszych rozdziałach pokazują, że to ma wyglądać tak, a nie inaczej. Także naprawdę trzeba się mieć na baczności. Tutaj jest właśnie ten element. Gdybym to przykleił na odwrót, tu poducha szłoby do góry, tu by szła gwałtownie na dół, a to ma wyglądać na dalszych zdjęciach instrukcji właśnie w ten sposób. Więc trzeba po prostu z dystansem podchodzić również do tej instrukcji. Teraz biorę się za malowanie obydwu tych osiek. Tym razem będę malował je trzymając w taki sposób, jak teraz Wam pokazuję. No bo cóż, gdy to przykleję, no to będę miał troszeczkę trudno dotrzeć pędzelkiem do tych wszystkich trudnych miejsc. W związku z czym ja nie będę malował tego tutaj elementu, tak jak Wam wcześniej mówiłem, ja go jeszcze będę polerował, żeby koła miały jak najmniejszy opór toczenia. Dlatego trzymając właśnie za ośkę będę malował najpierw jedną całą oś, a potem drugą całą oś. Dopiero gdy mi to wyschnie, skleję to w ramę. Przede mną rozdział 37, składający się właściwie z dwóch etapów. Główna treść tego całego rozdziału 37 to po prostu przyklejenie dwóch tylnych osi na swoje miejsce. No to cóż, ja się biorę za malowanie. Aha, a tutaj jeszcze odnośnie do tego, co Wam pokazywałem wcześniej,
od tych badań psychotechnicznych, można sobie jeszcze robić tak jak na samych badaniach psychotechnicznych, przyklejoną część można sobie na przykład wykreślać. Ja jednak tego nie robię ze względu na to, żeby nie dostać tej oczopląsu na tej całej, na tym całym schemacie, ale jeżeli komuś to ułatwi sprawę, no to można sobie po prostu kreślić, że te sklejone albo numerki, albo części, i wtedy będzie jeszcze łatwiej i szybciej szukać tych, które zostały na wypraskach. No to już jak to sobie życzy. Maluję farbką wyżywiczną. Ona się bardzo fajnie kładzie. Ktoś z Was pytał, czemu akurat tą farbką, a nie inną? Opisałem już wcześniej, że robię to farbkami żywicznymi. No dlatego, że po prostu wybrałem farby z palety Revel. Te farby, które po prostu Revel nam oferuje, on nam po prostu proponuje te farbki, żeby właśnie tą paletą barw pomalować cały ich model. Ja właśnie dla potrzeb tego filmu, jak wcześniej Wam pokazywałem, zakupiłem całą paletę tych wszystkich farb, które właśnie Revel sobie życzy do tego modelu. I potem, pod koniec tego filmu, sporządzę Wam kosztorys. Co ile kosztowało? No często mnie pytacie, ile to wszystko kosztuje. Zdajecie sobie sprawę z tego, że niestety nie jest to tanie hobby. No ale cóż, jakieś zainteresowanie przecież trzeba mieć. Nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze. A satysfakcja z tego wszystkiego jest taka, tylko Wy sami wiecie, jaka tak naprawdę jest tego satysfakcja, bo przeciętna trzecia osoba, która obserwuje Wasze hobby, podchodzi z tym na pewno z jakimś dystansem. Pewnie zastanawia się, co Wy w tym widzicie. Pewnie zastanawia się, ile Wy cierpliwości w ogóle do tego macie i skąd w ogóle macie cierpliwość do takich rzeczy i skąd to się w ogóle u Was wzięło. No cóż, mnie też tacy ludzie otaczają, że dziwią się, dlaczego akurat modelarstwo, dlaczego akurat to, a nie co innego. Ale to właśnie z nas czyni indywidualistów, ludzi na swój sposób niepowtarzalnych. I każdego takiego, który będzie się z Was śmiał, że robicie to, co robicie, nawet nie próbujcie go przekonywać do tego, ponieważ i tak nie znajdziecie zrozumienia. A być może film, który Wam prezentuję, pomoże zrozumieć te hobby niejednemu, który po prostu miał do tego jakiś większy dystans, także może niejednego przekonam właśnie do modelarstwa, aby spróbować, zobaczyć jak to jest samemu, złożyć coś samodzielnie. Można by było kupić, iść do sklepu, gotowy, metalowy. Ja takiego miałem i powiem Wam szczerze, miałem Kenworda z naczepą, przywiozłem sobie ze zlotu Master Truck w Opolu. I taką metalową, taki metalowy, że tak powiem, model cieszył mnie raptem 3 miesiące. Potem ten model wydałem mojej córce, woziła sobie w nich swoje kucyki My Little Pony w przyczepie. W końcu znudził się i mojej córce ten model. I na końcu wydałem go synowi mojego przyjaciela, Haziaja z Wolnego Kanału. I pewnie on się teraz bawi tym modelem. A ja po prostu nie miałem satysfakcji z tego modelu. O wiele większą satysfakcję mam, gdy zrobię go sobie sam. I Wam również tej satysfakcji życzę. Życzę Wam przede wszystkim dużo wytrwałości, cierpliwości. I życzę Wam, abyście tworzyli prawdziwe dzieła sztuki. I życzę Wam również, aby te prawdziwe dzieła sztuki podziwiali Wasi domownicy, Wasi najbliżsi, żony, matki, nie wiem, koleżanki, dziewczyny. Bo to naprawdę jest bardzo fajna sprawa. Zrobić coś własnego, od podstaw. Pomalować, złożyć, skleić. Czasami nawet i powkurwiać się na tym, że coś nie idzie. Ale to jest po prostu Wasze. I tego Wam nikt nie zabierze. To Wy złożyliście ten model. To Was będą za to podziwiać. I pamiętajcie, że to jest po prostu rzecz, której nikt Wam nie zabierze. No dobra.
jeszcze troszeczkę tego malowania zostało. Tak, jedna ośka już pomalowana, właśnie się suszy. Każde narzędzie jest dobre do wykorzystania. Lampka jako suszarka, a kieliszczyczek jako o. He? Czyż nie jestem twórczy? Czyż nie jestem twórczy? Wypraski naszego modelu International Lone Star zaczynają świecić pustkami. Coraz mniej tutaj już części. Jeszcze tam na podłodze jest cała. Inne, które zawierają w sobie elementy całej kabiny, są odseparowane od całego pudełka, aby po prostu się nie porysowały zbyt wcześnie. Mój chaotyczny stół, gdzie znajduje się prawie wszystko. Byleby nie tutaj bezpośrednio, gdzie kleję. Mój trunek, który w tej chwili służy jako stojaczek. Lampka jako suszarka. No i na dzień dzisiejszy to było koniec przygód z modelarstwem. Jeszcze wykorzystałem czas, który mam po pracy, aby zrobić coś jeszcze, przynajmniej pomalować, coś skleić. Także każdą chwilę, kiedy mogę wykorzystać właśnie, żeby coś jeszcze pokleić, pomalować, żeby te prace szły do przodu, to właśnie to robię. No i od samego rana przy świetle słonecznym, przy świetle dziennym będę kontynuował swoją pracę. Póki co to na dzisiaj wszystko. Na razie. listopada 2012 roku. Mamy godzinę 12 i biorę się za sklejanie osiek w ramę. Ładnie mi już wyschły, są suchutkie, można je dotknąć na każdej powierzchni. Teraz będę to wszystko przyklejał według instrukcji w ramie. Będę umieszczał również między tymi osiami element, który nazywa się D62 i pomaluję go już na najbardziej chyba w tym momencie popularny kolor, czyli czarny. Ja to już przymierzałem na sucho, wszystkie części mi pasują, bo tak jest po prostu wskazane. Najpierw przymierzyć sobie wszystkie części na sucho. No i spotkamy się już właśnie po sklejeniu tych elementów. A więc tak, pierwszą, czyli lewą stronę rozdziału 37 mam już wykonaną. Jest oś jedna, już siedzi w swoim miejscu. Wszystko bez większych problemów przyszło na swoje miejsce. Tak to mniej więcej wygląda pod światełkiem. Teraz czas na przyklejenie drugiej osi. Tylko musimy pamiętać o tym, że trzeba przykleić element o nazwie D162, czyli wał korbowy. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że jedna końcówka tego wału jest z grubszym bolczykiem, a druga jest z cieńszym, więc trzeba po prostu dopasować. Ja go sobie tutaj już sadzę, żeby sobie jakoś pomóc. No i musimy tą drugą oś osadzić w taki sposób, aby jednocześnie połączyć osie tym wałem, żeby wszystko przyszło na swoje miejsce, no i żeby oczywiście wszystko dolegało na swoje miejsca tam, jak powinno być, żeby to spoiwo mocno chwyciło. No i gdy to skleję, w końcu będę mógł zabrać się za koła. No i cóż, nagle okazało się, że gdy zacząłem elementy przykładać na sucho, czy do siebie pasują, okazało się, że pasują ledwo co. Chyba z 10 minut męczyłem się, aby tą ośkę teraz dać na swoje miejsce. Ona jest jeszcze nie przyklejona, jeszcze ten wał korbowy tutaj przyjdzie. Ale już widzę, że niektóre elementy będą mi sprężynować, no i będę musiał użyć większej siły perswazji. Y
chwili, gdy będziecie musieli na model nacisnąć, żeby docisnąć jakieś elementy, które właśnie sklejacie, najlepiej jest go sobie ułożyć w takiej pozycji, aby czegoś sobie przypadkowo nie złamać. Nie chodzi tutaj o to, żebyście sobie połamali palce, tylko chodzi o to, żebyście nie połamali plastików. No bo wtedy dla niektórych mogłaby to być tragedia i koniec przygody z modelarstwem. Aczkolwiek, no tak jak mówiłem wcześniej, nie należy wpadać w panikę, wszystko da się skleić. Trwa to kilka sekund, ponieważ klej bardzo szybko chwyta. Mi tutaj akurat zaczęły sprężynować niektóre elementy. No widocznie jak nałożyłem warstwę, te dziesiątki milimetra są tak ważne, że no, plastik po prostu nie poddał się łatwo. Trzeba było użyć perswazji, siły nacisku i wszystko już jest ok. Jak zauważyliście wcześniej, tłumaczyłem, że przed przyklejeniem tej osi trzeba wsadzić ten wał korbowy, żeby potem się nie gimnastykować. Ja jednak dzięki wcześniejszemu planowaniu i sprawdzeniu, jak elementy przychodzą na sucho, zanim je skleję, spostrzegłem, że ten element po prostu mogę wsadzić, gdy mam już te dwie ośki założone. Wystarczy je troszeczkę odgiąć. No i teraz tak, patrzę, grubsza strona, grubszy bolec ma wyjść z tej strony, cieńszy z tej strony. Odchylam lekko tylnią oś. Lekko. No może nie tak lekko. Proszę bardzo. Wał jest włożony i się nawet obraca tak, jak powinien to robić w rzeczywistości. Gdyby ktoś się mnie zapytał, wujek, a te wały ci się kręcą? No jak nie, jak tak. Dlatego zauważyliście pewnie, że tam były niedomalowane elementy plastikowe. No ja właśnie tak jak tutaj w przypadku również tych kół, ja tych elementów nie maluję, aby po prostu te wszystkie elementy, które mają być ruchome, miały mniejsze opory toczenia, obrotu, żeby po prostu mogły się swobodnie poruszać. Teraz dopiero mogę pomalować ten wał. Poprawki zrobić, gdzie tam jeszcze mi prześwity widać, ewentualnie położyć drugą warstwę farby, no i w końcu będę mógł się zabrać za kółka, ale to już wieczorem. I tak wygląda etap prac. Teraz, gdy już przykleję koła, model będzie mi służył jako stojak na pozostałe rzeczy. Będzie sobie stał, a ja będę mógł sobie doklejać baki, zbiorniki, inne pierdołki, które instrukcja kazała mi skleić o wiele wcześniej. Wał pomalowany, jeszcze farba trochę na połysku, jeszcze nie wyschła. Wszelakie poprawki naniesione. Poprawki można zawsze zrobić, jeżeli gdzieś tam zauważycie jakieś prześwity, że gdzieś wam tam jeszcze farba prześwituje na jakieś jaśniejsze kolory lub na jakieś no, niepożądane efekty wyskoczą. Zawsze wszystko można jeszcze przejechać raz pędzelkiem. Tutaj akurat mi wszystko teraz błyszczy, bo gdzieniegdzie zrobiłem jeszcze poprawki. Jak to wyschnie, ładnie zmatowieje. Aczkolwiek trzeba tutaj sobie powiedzieć szczerze, że mat, który jest na tej ramie, jest bardziej matowy niż mat, który jest właśnie z tej farbeczki tutaj Revela, symbol 302. Także troszeczkę ten mat się różni. No ale wiadomo, te wszystkie rzeczy, które są pod ramą, to wszystko pracuje, to wszystko jest uwalone, utłuszczone, ubłocone. Także to akurat nie rzuca się tak bardzo w oczy. No i dobra, to niech sobie schnie. Ja będę mógł w końcu zabrać się za rozdział i biegniemy do przodu, który to jest rozdział. Tutaj sobie zaznaczyłem, że po zakończeniu tego rozdziału przeskoczę do rozdziału 17 i będę sklejał do 21, ale nie, po prostu nie zaznaczyłem sobie, żeby przykleić te koła. No ale to już wiem po prostu, mam to w głowie, plan mam w głowie, co mam teraz skleić. Także ja przeskoczę sobie do rozdziału 51, zacznę sklejać koła i
po prostu przykleję je, umieszczę je tam, gdzie powinny być. No i w końcu mogę zabrać się za rozdział 51, gdzie do sklejenia będziemy mieli pierwszy raz w tym modelu elementy chromowane. Elementy chromowane mogą już sklejać wcześniej, tak jak pokazywałem Wam te wykończenie na ramię zderzaka, ale ja sobie to odłożyłem, że tak powiem, na deser, bo uważam, że niepotrzebne jest kleić to wtedy, kiedy każe mi instrukcja. Natomiast tutaj już niestety muszę kleić koła i tutaj pierwszy raz wchodzą mi na plan elementy oznaczone w trójkącie, czyli elementy chromowane. Do wykonania są według rozdziału 51 cztery takie koła. Z czterech takich zespołów elementów. Tutaj widzimy również znaczek, że czegoś nie należy sklejać. Opony po prostu nakłada się na felgi, a nie przykleja się ich. No i cóż, tutaj już mam przygotowane elementy. Tak wyglądają elementy chromowane. One są bardzo ładnie zabezpieczone. Revell tym razem się postarało. Tak jak we wcześniejszych modelach po prostu dawali to byle jak. Tak teraz oddzielili części od siebie taką bibułką, która zapobiega rysowaniu się części jedna o drugą. Także jeżeli już otworzycie sobie te opakowanie, to również dbajcie o to, żeby tych chromów nie porysować, bo nawet gdy porysujecie chromy, to ciężko jest potem te rysy zamaskować tymi farbkami, nawet które są, one po prostu nie będą miały już takiego połysku, więc warto dbać sobie o te chromy. Czyste ręce, jak najmniej tłuste. Ja teraz specjalnie jeszcze umyłem ręce, żeby jak najmniej natłuszczać te elementy chromowane. No, każdy opuszek palca po prostu potem widać. No i w końcowej fazie klejenia po prostu te chromy potem się czyści jakąś bibułką. No i opony, które również Revell moim zdaniem bardzo dobrze tutaj zrobiło, ponieważ są one już w całości. Nie są na takich drzewkach, jak przeważnie robi to Italerii. No i potem, gdy te opony z tych drzewek się odcina, zostają tutaj takie niemiłe w dotyku, ani również dla oka, takie po prostu no, uszczerbki. No. A tutaj opona już jest osobnym produktem, widać nawet na boku nadruk. Mamy tutaj do czynienia z oponą Energy 22,5 cala, 275x80 R22,5. Nie wiem, czy to jest akurat rozmiar tego koła? Nieważne. W każdym bądź razie opony są elementami już takimi gotowymi do włożenia na gotowe felki. No i cóż, biorę się za wycinanie części i za sklejanie felg. Klejąc elementy chromowane, takie jak w naszym przypadku te felgi, musimy uważać na to, aby nie popełnić podstawowego błędu. Po prostu nanieść klej na te chromy i skleić to razem. Ten klej nam wtedy długo nie wytrzyma. Wytrzyma nam parę dni i po prostu puści. Dlatego jakimś starym pilniczkiem do paznokci, ale czymkolwiek, na przykład, o, ja kantem nawet nożyczek, zbieram po prostu te chromy. Patrzcie, to samo odskakuje. Albo nawet nożyczkiem do tapet, czymkolwiek. Czym Wam wygodnie? To aż samo odpryskuje. No i trzecia technika, chyba najbardziej skuteczna, bo od razu robi nam takie powierzchnie porowate. To pilniczek. Chodzi o to, żeby po prostu spoiwo zrobić na jałowym plastiku, a nie na tych chromach. To samo tyczy się na przykład, gdy, no nie wiem, kleimy jakieś kominy układów wydechowych, zwłaszcza w ciężarówkach amerykańskich. Tutaj jest trudniejszy dostęp. Można dojść do tego również i pilniczkiem, innymi ostrymi elementami. Chodzi o to, żeby po prostu się nie zapomnieć i nie sklejać tych elementów chromowanych bezpośrednio na ich powierzchnię, tylko je należy zebrać, sporować. O, fajna obrączka, proszę bardzo. No i tak, zespół elementów do zakończenia rozdziału 51 została już przygotowana. Ja tutaj dla Was mam jeszcze taką małą uwagę. Zobaczcie, na tym moim stanowisku pracy teraz zrobiło się opiłków. Nie są to opiłki żelaza oczywiście, ale są to takie wiórki tego zebranego chromu, tego zebranego plastiku. I tutaj jeszcze taka mała uwaga, zanim zaczniecie sklejać, żeby jakimś pędzelkiem, no ja tutaj mam taki specjalny pędzelek do kurzu, nawet pod światło widać, jak to wszystko, ten cały pył się jeszcze unosi, zanim naniesiecie na to klej, żeby to dokładnie wyczyścić takim pędzelkiem, zebrać ten kurzyk, no bo co? W momencie, kiedy z tymi, że tak powiem, opiłkami przyklejecie to klejem,
to również się rozklei. Nie ma szans, to po prostu musi być czysta powierzchnia. Proszę bardzo. Jedna powierzchnia wyczyszczona, druga powierzchnia wyczyszczona. I dopiero wtedy nanoszę klej i dokonuję spoiwa. I tak 4 razy. Każdą część, którą wycinamy z wypraski, no właśnie takie zadziory. Tu z pomocą przychodzi mi super sekator ze super lubką. Po prostu obcinam. Można do tego również użyć. Można również do tego użyć nożyczek. Chodzi ogólnie o to, żeby uciąć wszystkie zadziory. Ja tutaj w tej chwili sklejam drugą część rozdziału 51, bo rozdział 51 akurat każe skleić nam bliźniaki. Pierwsza część zakończona, czyli to są te pierwsze koła. I tutaj teraz będą te drugie koła. I operacja również razy 4. Aż żal tego szlifować. Patrzcie, to wygląda jak obrączki. Dobra, bierzemy się do pracy. Dobra, wracam. Musiałem trochę ogarnąć sobie tutaj moje stanowisko, bo wyglądało tu mniej więcej jak po balu sylwestrowym. Wszystko było w brokacie, tylko brakowało jeszcze baloników i szampana. Także tak. Druga część rozdziału 51, czyli te koła bliźniaki, przygotowania do nich zostały zakończone. Co na nich zrobiłem? Na wszystkich czterech felgach odrapałem tę powierzchnię, ponieważ otwory, które tutaj wystają, widzicie je? Raz, dwa, trzy. One będą wchodzić w te trzy otwory. Ale na tej powierzchni, między tymi otworami, po prostu będzie klej i będzie sklejona felga do felgi. Jednak zanim do tego dojdzie, te cztery obrączki, które pokazywałem wcześniej, będą musiały przyjść w ten sposób, aby trzymać oponę na swoim miejscu. Najpierw sklejamy te obręcze, a dopiero potem wciskamy opony, a na koniec dopiero sklejamy następną felgę. Dobra, ja przykleję te cztery obrączki. Obrączki tutaj z tej strony zabrałem, od strony wewnętrznej, ponieważ one przychodzą właściwie całą swoją wewnętrzną stroną na to wyżłobienie. Więc musimy sobie ustalić, gdzie dojdzie do spoiwa i w tym miejscu właśnie zebrać. No tutaj zbierać te akurat obrzeża nie ma sensu, tutaj jest większa powierzchnia do trzymania kleju, w związku z tym zebrałem właśnie te powierzchnie wewnętrzne. Felgi, jeszcze raz felgi, jeszcze raz felgi. Ja tutaj sobie pozwoliłem za waszą widownią również skleić rozdział 52, czyli dwa razy koła na przednią oś. Tutaj felgi już są sklejone, już czekają na swoją rolę. Błyszczą się, ja też się cały błyszczę, ponieważ zbierając całą tą warstwę tego chromowatego plastiku, no skakało to na mnie, mam we włosach, mam na koszulce pełną, mam tego. Zobaczcie, no ta kubka jest tutaj dość spora. Ale należy pamiętać głównie o tym, aby po prostu tą warstwę tego chromu zbierać i z jednej i z drugiej strony. To znaczy i z tej felgi i z tej felgi w przypadku, kiedy ja tu teraz wam pokazuję sklejanie bliźniaków. Także obydwie strony spoiwa muszą być wyczyszczone do jałowego plastiku, tak żeby ten klej trzymał, żeby po prostu po jakimś, nie wiem, 6 miesiącach czy tam roku czasu wam się to nie rozkleiło. No to musi być silne połączenie. A więc tak, na tym etapie prac, gdy felgi już mamy sklejone, troszeczkę, że tak powiem, odstane, żeby spoiwo dobrze chwyciło, żeby te wszystkie obręcze dobrze pochwytały, teraz możemy nakładać opony.
Opony nakładamy w taki sposób, aby, no wiadomo, zewnętrzna strona, czyli na pisamie, była od tej strony widocznej. Jak to nakładamy? Po prostu bierzemy te felgi i wciskamy. Z tej strony sobie poprawiamy. Proszę bardzo, jedna felga już na miejscu. No i teraz druga felga. Bierzemy oponę. To jest strona zewnętrzna. Kładziemy ją w tą stronę. I wpychamy. Równiuteńko i powoli. Proszę bardzo. Bez żadnych skomplikowanych zabiegów. Felga od razu skoczyła na swoje miejsce. Ładnie jest wypełniona. Proszę bardzo, przerwa między kołami. I z tej strony. Tak należy poprawnie umieszczać opony na felgach. Jak sami widzicie, trwa to zaledwie kilka sekund. Nie jest to procedurą jakąś bardzo skomplikowaną. Po prostu trzeba użyć troszeczkę siły w palcach. Gdy felga źle usiądzie, gdy opona źle usiądzie na feldze, troszeczkę trzeba to poprawić, skorygować. I oto to cała filozofia. I tak razy 4. Może jeszcze nałożę opony na jedną felgę z osi przedniej. Stroną zewnętrzną lub wewnętrzną, w zależności w jaką stronę pchacie. Ja może tak, napisami w dół, czyli tą stroną pcham felgę. Proszę bardzo. Tutaj wciskam. Opona siedzi w felce. Można ją sobie skorygować. Coś jeszcze nam się na wzrok wydaje do poprawienia. Z tyłu. I tak robimy ze wszystkimi kołami. A więc tak, wszystkie felgi poklejone, wszystkie opony nałożone. Tutaj jeszcze instrukcja oczywiście każe nam zwrócić uwagę na to, żeby opony nakładać na felgi właśnie od strony tego napisu. Co do samego napisu na oponach, są tacy wytrwali, którzy te napisy malują na biało. No cóż, można by było, mam tu nawet taką farbkę kredową, którą śmiało można byłoby te napisy, że tak powiem, wyostrzyć z tej opony. Jednak ja nie chcę robić z ciężarówki Boilida i nie będę tego robił. To nie jest F1. No ale są tacy, którym w guście to leży, więc jeżeli ktoś jest bardzo wytrwały, może sobie te napisy pomalować na biało. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja tego nie robię i robić nie będę. Żeby to zrobić, jest potrzebny bardzo, bardzo, bardzo malutki, najmniejszym włosiem, jakie tylko się da, czyli chyba 3-0 albo 0-0 można spróbować, pędzelek, albo no, można też postarać się wykałaczką, jeżeli ktoś ma wytrwałość. Dobra, ja się więc odnoszę z powrotem do instrukcji, co mi tutaj każe instrukcja już zrobić po sklejonych kołach, kołach. Trzeba je nałożyć na ramę. Nie wolno ich sklejać. A więc co? Biorę ramę. Widzę, że rama jest, na ramie ośka jest zakończona takim grzybkiem, który raz tylko... No to właśnie na różne sposoby jest. No na przykład w tym modelu Revela jest to właśnie w takiej technice zrobione, że wystarczy to tylko chycić i klips sam się zaczaśnie. No jest to w zasadzie takiego klipsa, jak dobrze widać. No aparat tutaj nie chce mi się za bardzo szybko zbierać, no ale i tak sobie nieźle radzi. Także tutaj wygląda to na takiej zasadzie. Czekajcie, ja was usadowię. O! Więc tutaj to wygląda na takiej zasadzie, że bierzemy to całe koło i po prostu wsadzamy. No, ja tam nie słyszałem, żeby coś tam klikło. Natomiast widzę, że koło nie chce wyjść, czyli siedzi na swoim miejscu. Następne. To jest jakimiś większymi oporami, więc nie będę wciskał na hama, biorę następne. Wlazło. O, te klikło. Te klikło, te nie klikło, ale trzymie.
I tak to robimy. Tak, poprawię was, żebyście widzieli. Z góry nakładam. O, te klikło. I następne. Panie i panowie, sama przyjemność. Tylnia oś, dwie tylnie osie. Patrzcie, jak to fajnie się kręci. Kółeczka się kręcą. Wszystko jest tak, jak należy. Teraz zabieram się za oś przednią. Zobaczmy w instrukcji, jak każe nam przykleić instrukcja oś przednią. Oś przednia to już jest... Też widzicie, nie ma klejenia. Trzeba nałożyć to na oś przednią. Nic nie sklejać. No to dobrze, na razie na sucho przykładam oś przednia. Wchodzi koło na swoje miejsce. Tak jest. Kręci się, kręci się. I ja muszę sobie przygotować dwa elementy, które sobie jeszcze siedzą w wypraskach. Czyli element E80. I na ten element potem nałożymy element G62. Po trójkącie już widzę, że jest to element chromowany. Dobra, za chwilkę do was wracam. A więc tak, przygotowałem sobie element o nazwie E80. Właściwie dwa elementy o nazwie E80, bo instrukcja każe nam wykonać również tą samą czynność. Mamy tutaj wskazówkę Werte, to znaczy, że po drugiej stronie mamy zrobić to samo. Więc element 100, znaczy jak jest to, co ja mówię, 80, już mi się w oczach mieni. Więc tak, nakładamy tą felgę na przednią oś. Proszę bardzo, przyszła na swoje miejsce. Element E80 przyklejamy, on służy po prostu jako korek. On ma być przyklejony, ale na ten korek ma być nasadzony element błyszczący E62. Więc tak, tak jak każą, tak zrobimy. Beczek E80 jest przyklejony. Instrukcja mówi nam, żeby nie sklejać elementu G62 z elementem S80, tylko nasadzić po prostu luzem. Więc zrobimy to. Nie wiem, czy mi się to uda jedną ręką. Raczej chyba, raczej nie. Więc odłożę was. O. Spróbuję to zrobić. Proszę bardzo, udało mi się. I tak to wygląda. Koło oczywiście ma się kręcić. Instrukcję można źle zrozumieć, ponieważ tutaj jest dużo znaczków, żeby nie sklejać. Jednak przy cyfrze 54 widzimy jednak ikonę do sklejenia. Chodzi o to, żeby skleić element E80 z tą osią. Widzicie, że w tym momencie, kiedy jest strzałka elementu E80 na oś, nie ma nigdzie odnośnika, żeby tego elementu nie sklejać. Odnośniki są tylko do tych elementów, których należy nie sklejać. Więc kapsel, jakby tak go nazwałem, kapsel, zawleczka, no nie wiem, jak to można nazwać, no bo jego zadanie jest proste. W momencie, kiedy felga stoi i siedzi na swoim miejscu, jest otwór. Należy to przykleić na te miejsce. Proszę bardzo. Tak to ma wyglądać, żeby po prostu koło nie zeszło ze swojego miejsca. Czyli wkładamy koło. To, co wam teraz pokazuję, to jest raczej ciekawostka, bo w każdym modelu sklejanie kół wygląda inaczej. To teraz przyklejamy. Nie nanosimy za dużo kleju, żeby po prostu koło nam się nie przykleiło do ośki. W momencie, kiedy klej chyci, nie wcześniej, dopiero nakładamy ten chromowany element G62. I tak poprawnie należy przykleić w tym modelu koło. W momencie klejenia ja tutaj robię takie coś, że z góry dociskam element, który ma mi to koło trzymać, czyli ten kapsel plastikowy, ale drugą ręką obracam cały czas kołem, tak? Żeby sprawdzam po prostu, czy ona będzie się kręcić. Więc
ta część z góry, którą trzymam, która ma trzymać koło, ma być nieruchoma, natomiast koło ma się kręcić. Motor wydaje się teraz bardzo ciężki na tylnych osiach. Zważmy go, ile on teraz ma na wadze. Ma 160 gram, więc no może nie jest już taki jakiś tragicznie ciężki, ale zacznie nabierać na wadze, zacznie być coraz to ciężki. Jak mówiłem, najcięższy mój model ma prawie kilogram. No, troszeczkę się urwie z tego kilograma, no ale gdzieś około tyle ważą modele już złożone. Że tak, sprawdzimy. Wszystkie koła się kręcą. Widać? Widać. Zwłaszcza gdy naciśnie się na tylny wózek. Wszystko się kręci tak jak powinno. Sprawdźmy przód. Również wszystko się kręci tak jak powinno. Czy wszystko skręca jak powinno? No jak nie, jak tak. I tak wygląda nasz model na obecnym etapie pracy. Oczywiście ja tu mam jeszcze wszystko popalcowane, to wszystko będzie polerowane, czyszczone, gdy zakończy się pracę definitywnie. Na samym końcu to będzie właśnie przyprowadzanie modelu, odtłuszczanie go z opuszków palców i takie inne pielęgnacyjne sprawy. Dobra, teraz gdy model mam już na kołach, teraz mogę odhaczyć sobie, co mam już zrobione. Proszę bardzo, rozdział 53 zrobiony, 54 zrobiony, 52 zrobiony, zrobiony. I teraz mogę według mojego planowania wrócić do moich planów zaplanowanych w planie. Gdzie to skończyłem? Na rozdziale 37. To wszystko już jest zrobione. Przenoszę się do 17. Gdzie sobie w planach zaplanowałem, planuję planowanie i będę składał wszystkie te zbiorniczki, schodki i inne pierdołki, które będę już kleił bezpośrednio do ramy, a nie będę je składował gdzieś na boku. No bo według tej kolejności instrukcji wszystko bym musiał sklejać dużo wcześniej i składować gdzieś na boku. A po co? No dobra. Na tym etapie prac ja już na dzisiaj kończę. Trzeba się zbierać na popołudniową zmianę do pracy. A więc sami widzicie, nie taki diabeł straszny jak go malują. Wszystko da się zrobić byleby powolutku, spieszcie się powolutku. Pośpiech tutaj może niejednego zgubić, niejednego wprowadzić w niemałe kłopoty. A więc po co się spieszyć? Powolutku. Nikt was nie goni, to nie jest praca na akord. A na pewno wyjdzie wam o wiele lepiej, gdy nie będziecie sami siebie poganiać, wywoływać na samych siebie jakąś niepotrzebną presję, że to musi być zrobione już teraz, w tej chwili, now. No i co? Spotykamy się jutro w tym samym odcinku, w piątym, ale będziemy sklejać już zbiorniczki i będziemy to wszystko usadzać na ramię. Na razie idzie mi wszystko tak, jak sobie zaplanowałem. Nie ma większych skomplikowanych spraw. Te inne pierdołki takie, które tam poprzemieniane chyba tam kolejność dwóch rzeczy, to wszystkim sobie idzie poradzić. Brak oznaczeń na elementów na wypraskach, z tym sobie również idzie poradzić. Także obojętnie, bez względu na wiek, czy masz lat 13, czy masz lat 30, czy masz lat 50, modelarstwo tutaj nie ma żadnego ograniczenia wiekowego. Na pudełko nie pisze, że można sklejać od lat takich do lat takich. Wszystko zależy od ciebie, mój drogi widzu. Jaką masz pasję, jakie masz zainteresowania. Jeżeli cię to ciągnie, jeżeli cię to kręci. Wiek tutaj nie ma nic wspólnego. Pasja to pasja i tyle. Z tym się człowiek rodzi, z tym człowiek umiera. Więc wykonuje swoją pasję, idzie jej ścieżką przez całe swoje życie. Więc nie ma tutaj nic z tym wspólnego. Tak wiele moich widzów pyta się mnie, ile ja mam lat. Jesteście ciekawi, ile ja mam lat.
co niektórych nawet przegięło ze zdziwienia, że jestem już żonaty. No tak, jestem już żonaty i dzieciaty. I jak widzicie, kontynuuję swoją pasję. Za dzieciństwa sklejałem samoloty, czołgi, no bo po prostu w sklepach nic innego nie było i mama kupowała nam to, co było. Więc były też jakieś śmigłowce. Oczywiście ja nigdy nie czułem grajwki do militarii. Dlatego nic mi z tamtych klejonych rzeczy do dzisiaj nie przetrwało. Natomiast ciężarówki jak najbardziej kolekcjonuję, sobie stoją na mojej półce. Także kontynuujcie swoją pasję. Nie ograniczajcie się jakimiś dziwnymi wymogami. A ja jestem na to za stary. Pierdoły, nie chce ci się, a nie, że jesteś na to za stary. Także zbieraj dupę w zapas, wpylaj do sklepu i rób to, co lubisz. Także zachęcam, zapraszam do dalszej części filmu. No i zobaczymy, jak instrukcja poprowadzi nas dalej przez etap sklejania. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś większych kwiatków. Fajna muza. Dobry wieczór, kontynuujemy dalsze sklejanie International Lone Star. Tak wygląda obecny stan prac. Model już stoi na kółkach. Kółka skręcają, kręcą się. Wszystkie koła pracują tak jak należy. Proszę bardzo. Ja teraz, tak jak obiecałem, zabieram się od rozdziału 17, czyli od tego rozdziału, skąd przeskoczyłem z tych wcześniejszych, które kazały mi, które sugerowały posklejać właśnie koła itp. itd. Teraz się właśnie biorę za zbiorniczki. Rozdział 17 każe mi z części chromowanych skleić dwa elementy składające się z G64 i G65. Ja tutaj mam już je przygotowane. Widać, że tutaj na tych krawędziach widać, że chrom już jest zebrany. To ma być połączenie kleju tak, że plastik jałowy ma być sklejony z plastikiem jałowym, żeby nie kleić do siebie części chromowanych, bo klej po prostu nam puści takie spoiwo. Dobra, ja sklejam te dwa elementy i zabieram się kolejno odlicz za rozdział 18. Hej Anno. Hej. Dzień dobry. Wszystkie elementy chromowane, które mamy na wypraskach, są w jakiś sposób do tych wypraskach przymocowane. I to, jak tutaj widać, jest na przykładzie tego zbiornika, jest tutaj taka łapka i ona trzyma właściwie no małą powierzchnią ten cały bak, aczkolwiek musi go trzymać na tyle mocno, żeby ta część z tej wypraski nie wypadła. No i co? Wycinając na przykład taką część potem i sklejając ją, wychodzą nam takie zjawiska jak to. Części, które trzeba w jakiś sposób zamaskować. Oczywiście da się to zamaskować jakimiś różnymi odcieniami właśnie farb metalicznych, chromowanych, no ale to już nie jest to samo. Zawsze w tym miejscu będzie widoczne właśnie te malowanie odznaczające się od tego chromu, który daje nam oryginalnie właśnie producent. No taka mała, że tak powiem, niewygoda, aczkolwiek nie kuje to za bardzo w oczy, ponieważ te zbiorniczki wszystkie są zawsze gdzieś tam pochowane. Tak czy siak, trzeba to po prostu maskować. Rozdział 17 i rozdział 18 składają się na całość rozdziału 19. Mam już zakończony rozdział 17, czyli dwa razy zbiorniczki. Leżą sobie tutaj gdzieś na boku, już wypolerowane jakąś szmatką. Więc składam teraz, to jest chyba skrzynka na akumulatory, ale nie jestem dokładnie pewny, więc po prostu nazwę to element. Składam element składający się z kilku części. No i cóż, tutaj w rozdziale 19 będę rozdział 18 z 17 łączył w całość. Póki co na razie zabieram się za 18. I tutaj już widzę również, że po oznaczeniu instrukcji, że są to elementy chromowane, więc skrobanie tych elementów chromowanych do gołego plastiku, aby spoiwo kleju trzymało jak najlepiej, jak najdłużej, jak najmocniej. Rozdział 19 sklejony.
Miałem z nim trochę małe problemy, ponieważ części klejone na chromie bardzo długo schną. Tutaj nawet jest zaznaczone, że trzeba troszeczkę odczekać, żeby ta skrzyneczka dobrze się skleiła. Pomimo tego, że zebrałem chromy z miejsc, gdzie właśnie dochodzi do spoiwa, to i tak ciężko się to kleiło, ale udało się, jest już sklejone, wypolerowane. No, ale niestety nie uniknie się takich miejsc, które trzeba poprawić pędzelkiem, zamaskować pewne sprawy, które zostały, no, chociażby te miejsca wycięcia z wypraski. Teraz umieszczę te dwa zbiorniki według instrukcji, tak jak każe to instrukcja spod spodu. Ja tu mam już je oczyszczone. Proszę bardzo, już są oczyszczone, przygotowane do klejenia. Tutaj również spod spodu już jest obdrapane i przyklejone do, znaczy przygotowane do sklejenia. Gdy skończę rozdział 19, tutaj sobie zrobiłem odnośnik, od razu przyklejam go, nie czekając na nic, nie odkładając go na bok, od razu przyklejam go do ramy. Właśnie po to sklejałem ramę, jak najszybciej starałem się postawić ją na kołach, aby już móc te akcesoria na bieżąco, które posklejam, przykleić do tej ramy, żeby to mi się gdzieś tam nie poniewierało, żeby dzieciak nie zgniótł, żebym ja nie zgniótł, żeby się to nie zniszczyło. Nie, po prostu nie połamało, więc od razu to kleję do ramy. A potem zabieram się za rozdział 20. I tutaj będziemy kleić zbiorniki paliwa i od razu również rozdział 20 będę po przeciwnej stronie ramy przyklejał właśnie do tej konstrukcji. Części, które na bieżąco sklejam do ramy, sklejam w taki sposób, aby swoją naturalną wagą mogły same się dociskać, żeby tutaj jak najmniej robić tych odbić wytłuszczeń na tych chromowanych elementach. No i tutaj również, jak pokazuje rozdział 21, pokazuje nam kawałek ramy, ale dobrze, no nie wiemy, z której strony teraz ten element przykleić. Nie widzimy żadnego odnośnika, gdzie mamy przynajmniej, nie wiem, przednie koła, tylnie koła, żebyśmy wiedzieli, która to jest strona ramy. Więc na przykład ja się tutaj zasugerowałem, gdy takie sytuacje, że tak powiem, podbramkowe nas spotkają, że no dobra, mamy element ramy, ale który to jest element ramy dokładnie? No to ja tutaj sugerowałem się na przykład tymi elementami, tymi mostami. Widzę, że tu jest taki, widzę, że tu jest taki. Przy tym mniej więcej punktu odniesienia, to jest, proszę bardzo, mój punkt odniesienia. Widzę, że tu jest most taki, element ma przyjść tu w tym miejscu. Także czasami musimy sobie radzić w taki, że tak powiem, sposób, szukając jakiegoś punktu odniesienia. No i jakoś na pewno się uda. Dobra, ja biorę się za rozdział 20. Rozdział 20 sklejony. Tutaj już gotowy do malowania. No cóż, dawno nie było malowania. Spójrzmy z powrotem na instrukcję. Mamy tutaj aż trzy flagi A, B i C. Są to kolejno kolory, czyli popularny, najpopularniejszy, czyli czarny matowy, srebrno-metaliczny i żelazo-metaliczny. Więc teraz trzeba ten zbiorniczek ładnie pomalować na odpowiednie kolory. Opaski przyjdą na czarno, sam zbiornik przyjdzie na srebro-metaliczny. No i niektóre elementy, tutaj te wyjście tutaj, proszę bardzo, przyjdzie na żelazo metaliczne. Ja się z Wami spotkam, gdy zbiorniczek będzie już pomalowany. Malowanie i techniki, które obieramy przy malowaniu modelu. Ja Was tutaj pozwolę sobie usadowić teraz, aby Wam zrobić pogląd, jak ja maluję zbiornik, który musi być pomalowany na trzy różne kolory. Zaczynam od tych kolorów najciemniejszych, aby potem najciemniejszymi kolorami nie przybrudzić tych najjaśniejszych. Wiadomo, że gdy ciemny kolor przyjdzie nam na jasny, trudno będzie w razie w jakiejś padki go usunąć. Zawsze jest lepiej nałożyć jaśniejszy kolor potem
na te powierzchnie malowane, które trzeba poprawić ewentualnie. I teraz malowałem opaski na czarno. Są one dość ciężkie do pomalowania, pomimo tego, że ja malowałem teraz pędzelkiem o numeracji 00. Może by nawet był lepszy 3.0. No i wiadomo, że troszeczkę się powyjeżdża. Ja mam taką technikę, że czekam, aż to wyschnie. I gdy ta farba już wyschnie, wtedy wykałaczką po prostu zdrapuję to, co mi powyjeżdżało. Widzicie? To fajnie schodzi. A żeby jeszcze było fajnie, to wykałaczkę maczam w środku. Czubek tej wykałaczki maczam w środku, którym czyszczę modele, znaczy którym czyszczę wszelakie zaniebrudzenia. I używam również pałeczki do tego. Proszę bardzo. I jeżdżę po tych liniach, żeby zachować tutaj jakiś... Proszę bardzo. Żeby zatrzymać po prostu tą linię prostą tam, gdzie ona zachowana w tej chwili po malowaniu nie jest. Proszę bardzo, przed chwileczką to jeszcze było nieestetyczne. Teraz druga strona. W momencie, kiedy wykałaczka nie chce mi już zbierać, wtedy ją znowu moczę. Gdy zanieczyści mi się czubek wykałaczki, biorę nową wykałaczkę. Wykałaczka kosztuje parę groszy. Proszę bardzo. W ten sposób przejeżdżam pałeczką. No i wyrównuję linie, które zostały po prostu powyjeżdżane. Dopiero na to potem staram się nakładać jasne kolory. Ale chodzi o to, żeby te czarne już nie zanieczyściły tych jasnych. Dlatego zawsze w takiej kolejności maluję, że najpierw najciemniejsze, od najciemniejszych do najjaśniejszych. No tak, mam już pomalowane na dwie barwy, czyli czarne opaski na kolor srebrometaliczny zbiornik. Tutaj te wyjście będę malował jeszcze na żelazo metaliczne, ale to już jak przykleję model do ramy. Tutaj sobie rama spoczywa. O właśnie, już ją odbieram. Teraz, gdy element jest przyklejony, mogę również, przy okazji, że maluję teraz metalicznymi farbkami, mogę poprawić tutaj te boki. Aparat mi się tutaj nie za bardzo chce dzisiaj zbierać. O, widać je. Te części z wyprasek, które zostały odcięte, które są widoczne, teraz je mogę zamaskować, ewentualnie co tam jeszcze. No i teraz na tą stronę tak, przykleję sobie ten bak. Czyli bak. Przykleję to. Tam, gdzie jego miejsce. Najpierw przymierzam na sucho, czy wszystko pasuje. Jeżeli pasuje, to teraz zbieram się również za malowanie tego ostatniego elementu. Moi drodzy widzowie, może się również zdarzyć coś takiego, że pokazuję wam na instrukcji, że przy wstępnym planowaniu, tak jak na przykład kleiłem felgi kół, że tłumaczę, że najpierw sklejam felgę, potem jakąś tam pierścień na końcu, potem wkładam oponę, a potem następnie kleję następną felgę, po czym kilka minut później pokazuję wam, jak jednak sklejam dwie felgi naraz, a dopiero potem na końcu wkładam opony. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się to dlatego, że gdy mam pogląd, kontakt wzrokowy z instrukcją, planuję to sobie na zasadzie, układam sobie tą pracę w głowie, jak to będzie u mnie wyglądało. Natomiast gdy zaczynam części przymierzać na sucho i gdy zaczynam już samą pracę, wprowadzam pewne korekty do tego. Często się tak zdarza, że to sobie zaplanuję, a potem wprowadzam do tego korekty, no i wychodzi tak, jak wychodzi. Oczywiście nie jest to błędne działanie. Jak najbardziej jest to działanie logiczne, dobre, odpowiednie. Trzeba sobie pracę usprawniać, a nie komplikować lub w zazięte iść, że coś tam na chama się zrobi, co się wcześniej tam ubzdurzyło w głowie. Więc to jest po prostu normalne. Dobra, jedziemy dalej z tym rozdziałem.
No a więc tak, rozdział 21 definitywnie zakończony. Wszystkie elementy zostały pomalowane, przyklejone, siedzą na swoim miejscu już na ramie. I z rozdziału 21 ja sobie zaznaczyłem, że przeskakuję od razu do 38, no bo tutaj według kolejnych poczynań instrukcja każe nam posklejać wszystko to, co ja już dawno mam sklejone, oś skrętne, wszystko to już przerabialiśmy, byliście tego naocznymi świadkami, więc przeskakuję od razu do tego mojego rozdziału 38 z 21. No i cóż, zabieram się za kolejny zbiornik. I tutaj ta sama zasada działania. Znowu trzeba, no widzę, już mam do czynienia z elementami pokryte chromem. Więc ta sama zasada działania. Zebrać chromy. Tutaj widzę, że trzeba będzie malować na czerń. Więc w tych miejscach, gdzie na chromach ma przyjść farba, również trzeba zebrać ten chrom, bo farba po prostu nie będzie siedzieć na tym elemencie. Ona się zrobi coś takiego, jakby, wyobraźcie sobie, krople wody, która spadnie na coś tłustego. To mniej więcej tak to będzie wyglądać. Ta farba nigdy po prostu nie pokryje tego chromu. Trzeba go zebrać. Łapy to kolejne elementy tej całej składanki. E79, E78 i znowu E79. Pomalowane na czarno. No to cóż, no trzeba skleić ten zbiornik. Biorę się do pracy. Bag już jest sklejony, a teraz trzeba usunąć chrom z tych opasek. Ja mam taką metodę, widzicie, nożykiem do tapet z minimalnie wysuniętym ostrzem, całą powierzchnią prostą. Po prostu zbieram ten chrom. Zbieram ten chrom. Przy okazji również zapewniam tej powierzchni, która będzie malowana, chropowatość. I farbka czarna będzie się fajnie kładła. Muszę również uważać, żeby nożyk mi nie zjechał i przy okazji nie podrapał czegoś, co podrapane nie może być. Nie przejeżdżam palcami, żeby nie natłuszczać, tylko pędzelkiem wszystko. I tak to wygląda. No i teraz zabiorę się za drugą, trzecią i czwartą opaskę. Pomaluję to na czarno. Rozdział 38. Przyklejony, sklejony, to znaczy tak, inaczej, sklejony, przymierzony do ramy, jak będzie pasował, ale jeszcze go nie maluję, jeszcze go nie sklejam na stałe, ponieważ rozdział 39 każe mi skleić drugi taki zbiornik, tylko po stronie przeciwnej. Rozdział 40 każe mi włożyć silnik. I tutaj będą elementy, które łączą obydwa te baki. Taka belka będzie tutaj. W związku z tym jeszcze nie kleję na stałe, tylko przymierzam, czy to mi będzie pasować. Dopiero gdy po prostu włożę silnik, wtedy połączę te dwa baki ze sobą, pomaluję je. A więc zabieram się teraz za rozdział 39. Uff, jak sobie przypomnę, ile pracy kosztował mnie rozdział 38 i teraz jeszcze raz tyle. No dobra, zabieram się za to. Cały ten, wszystkie te części chromowane teraz są bardzo natłuszczone, widać opuszki palców. Takie zabiegi kosmetyczne robi się już na sam koniec, kiedy model właściwie się poskleja. Przed waszymi oczami ukazał się znowu widok silnika, bo zbliżamy się powolutku do rozdziału, kiedy silnik przyjdzie na swoje miejsce do ramy. No cóż, rozdział 40, jeszcze 5 rozdziałów i będziemy plus minus w połowie sklejenia całego modelu. No nie można powiedzieć, że nie widać efektów, że model powstaje. No powolutku po nitce do kłębka. Na razie wstrzymałem się z malowaniem tych zbiorniczków, czyli rozdziału 38 i 39. Nie wiem jeszcze, kiedy będę je malował, czy będę je malował już na ramię, czy zanim jeszcze przykleję. No pewne elementy, wiadomo, będą potem trudno dostępne, więc trzeba będzie pomalować wstępnie, wcześniej. Jeszcze zobaczę, jak to wyjdzie.
rozdział 40, który każe mi umieścić już nasz wspaniały MaxForce 15 w ramie. No i cóż, ja tutaj przede wszystkim muszę pamiętać o jednej rzeczy. Muszę pamiętać o tym elemencie, którego wtedy pominąłem. To jest układ kierowniczy. Proszę bardzo, on znajduje się tutaj. To jest odstający element bardzo delikatny, dlatego ja go wcześniej nie kleiłem. I teraz jeszcze go kleić nie potrzebuję, ale muszę o nim pamiętać, że został on mi do sklejenia. Więc tak, ja się biorę za osadzanie silnika w ramie, ze względu na to, że jest to proces troszeczkę wymagający, wymagający właściwie skupienia, żeby czegoś po prostu nie połamać, nie wygiąć, więc zrobię to poza waszymi oczami. No i cóż, potem kolejny element D150, kolejny wał, który musi przyjść na swoje miejsce. No i ja się z wami spotkam i zdam wam relację z tego, jak przebiegała właśnie ta praca umieszczenia całego silnika w ramie. No i silnik siedzi już w ramie, siedzi na swoim miejscu, wpasował się tutaj jak... Akurat nie umiem znaleźć odpowiedniego porównania, ale pasuje idealnie, tak jakby miał tutaj być. Nie było żadnych większych problemów. Wszystkie miejsca, na które trzeba było zwrócić uwagę, czyli z przodu tutaj, czy chłodnica dobrze siedzi na swoim miejscu. Łapy mocujące tam w środku, nie wiem czy to widać, chyba nie. Tutaj te łapy, one są również z przodu, ale w tej chwili ich nie widać. No ja tutaj cały czas walczę z doświetleniem, nawet ratuję się już taką lampeczką, lichuśką na czole, żeby mieć jak najwięcej tego światła. Ale silnik przypadł na wszystkie swoje miejsca tak, jak powinno to wyglądać. Tutaj połączenie ze zbiorniczkiem, który wcześniej żeśmy kleili. Także silnik nie mógł po prostu przyjść wcześniej. I tak to wygląda. Jedyny trud, jaki był tutaj przy włożeniu tego silnika, to w tym momencie, kiedy te łapy trzeba było, tymi łapami trzeba było dostać się między ramę, między te cofniki, no to trzeba było po prostu ramę troszeczkę nagiąć, z wyczuciem oczywiście siły w palcach, żeby czegoś przypadkiem nie uszkodzić. No ale silnik już siedzi na swoim miejscu, to jest najważniejsze. Rama stoi na kołach, silnik jest na swoim miejscu, także powolutku buduje nam się tutaj model, jego kształty, jego wyobrażenie o nim zaczyna nam się już tutaj coraz to bardziej rysować. Proszę bardzo, tutaj z góry może coś będzie widać więcej, jak te łapy tam siedzą, tego silnika. Tutaj akurat skrzyni biegów i tam z przodu. No ja tutaj mam niestety, no to jak mówiłem wam wcześniej, to są amatorskie filmy kręcone metodą domową. Nie mam jakiegoś zaawansowanego sprzętu, aby wam pokazać wszystko tak dokładnie, jakbym chciał wam pokazać. Mam nadzieję, że i tak dużo widzicie, że i tak na tyle tłumaczę, że nie zostawiam was bez odpowiedzi. Zresztą mało pytań zadajecie w komentarzach, także chyba wszystko rozumiecie, to co wam przekazuję. I jeszcze raz z przodu, czy chłodnica siedzi tak jak ma siedzieć. No dobra, tak to wszystko wygląda. Ja się teraz zabieram za przyklejenie tego wału. I gdy przykleję wał, wtedy wezmę się za klejenie rozdziału 41, te zbiorniczki. I na tym 41 rozdziale będę kończył dzisiejszy 5 odcinek. Spotkamy się w 6, gdzie będziemy kleić od rozdziału 42. No i cóż, tutaj już wchodzą takie elementy jak listwy międzyosiowe. I będziemy co? Zaczynać sklejać? Powolutku będziemy zaczynać sklejać już kabinę, szoferkę. Rozdziały, które już tutaj mamy zrobione, są odhaczone. Także o tyle przeskoczymy do przodu. Ja mam taką szczerą nadzieję, że wyrobię się w części 6 do
rozdziału 57, gdzie zaczyna się szoferka. Kabina sypialna. No to dobra, żeby nie przedłużać, biorę się za element D150. Gdy go przykleję, będę go malował na czarno. No i baki oczywiście, i również baki trzeba pomalować. No więc postanowiłem baki jednak pomalować, zanim je przykleję, ponieważ po przyklejeniu ich na ramy nie byłbym w stanie ich pomalować precyzyjnie. I tutaj przy malowaniu baków już straciłem sporo czasu na te opaski. Wymaga to skupienia, wymaga to przede wszystkim pewnej ręki, żeby się za bardzo ten element malowany w ręku, że tak powiem, nie trząsł, nie drgał. No i cóż, jest to bardzo czasochłonne. Tutaj akurat teraz maluję większe powierzchnie, więc spoko. Ale pomalowanie samej opaski dookoła, no to już trzeba mieć pewną rękę. A jeżeli ktoś pewnej ręki nie ma, to trzeba sobie rękę, że tak powiem, oprzeć o coś, o stół czy coś. Tak jak ja teraz. No już przez tyle godzin, co trzymam te drobne elementy, przez tyle godzin, co już teraz składam, maluję, trzymam, to już ręce też mi zaczynają już drgać. Zaczynam się powoli robić piący. Jakby nie było, dzisiaj to już jest któraś godzina, jak siedzę nad tym wszystkim. Chcę trochę nadgonić czas, ale jednocześnie nie kosztem estetyki i wyglądu tego całego modelu. Muszę również uważać, żeby nie dotknąć gdzieś już pomalowanej opaski. No tak to mniej więcej wygląda. A jeszcze jeden zbiorniczek mnie czeka. Dla wszystkich tych, którzy chcą mieć pędzelki na dłużej, w momencie, kiedy po malowaniu czyścicie pędzelki, ja robię w taki sposób, że czyszczę je w rozpuszczalniku, w zmywaczu do paznokci. Nadmiar w ten sposób wycieram w chusteczkę higieniczną, ponieważ już chusteczka higieniczna nie zostawia żadnych badziewi na pędzlu, żadnych cićków, żadnych frędzli i innych pierdołek. Ale również ważne jest dla mnie przynajmniej, i to mi się za każdym razem przydaje, że jak już jest pędzel umyty, to staram się go po prostu ulizać, że tak powiem, w rysik, żeby miał szpic. Chodzi o co? Chodzi o to, że chociaż nie wiem, jakbyście go dobrze umyli, on zawsze troszeczkę stwardnie. I następnym razem, gdy będziecie go potrzebowali, ten szpic lekko tylko rozbijam, gdy potrzebuję dojść do takich krawędzi, no nie wiem, już pomalowanych na innych kolor, żeby po prostu nie pobrudzić. I ten rysik często mi się przydaje. Gdy potrzebuję pędzla miękkiego całego, no to wtedy go rozmaczam jeszcze raz w zmywaczu do paznokci i mam go cały miękki, ale często właśnie przydaje mi się taki jako właśnie rysik. I za każdym razem go zabezpieczam, aby się włos nie złamał. W ten sposób przedłużycie życie swoich pędzelków. Zaoszczędzicie na tym niemało pieniążków. A więc tak, mamy już pomalowany i przyklejony wał. Najpierw go pomalowałem, a potem go przykleiłem, oczywiście tylko w jednym punkcie. Niestety nie jest to element obrotowy tak samo jak ten wał, ze względu na to, że on jest tutaj, że tak powiem, w pozycji złamanej. Gdzieś ten wał, on w ten sposób wygląda ten element, więc niemożliwym jest, aby po prostu się obracał. Włożenie go wymaga czułości w palcach, aby ten plastik wyczuć, nagiąć go do takiego stopnia, aby nie pękł, i włożyć go poprzez właśnie naginanie. Musi on być bezkompromisowo, bez dyskusji sklejony w linii prostej, ze względu na to, że gdyby w rzeczywistości był on krzywy, no to przy pierwszych obrotach silnika po prostu szlak by go trafił. Więc tutaj nie ma o czym w ogóle dyskutować. Gdy go przykleicie, musi on być po prostu
w idealnej linii prostej. Tak wygląda z góry. I teraz tak, odłożę sobie model. Przesunę lampkę, bo tutaj cały czas walczę z doświetleniem. Zresztą już jest dość późno, moi domownicy już śpią. Ja tutaj jeszcze walczę. A więc tak, wracając do mojego rozdziału 40. Silnik jest przyklejony. Przykleiłem również ten układ kierowniczy. Proszę bardzo, jest on już przyklejony. I nawet pomalowany. I cieszę się, że przykleiłem go dopiero teraz, ponieważ podczas tego procesu zauważyłem, że miałbym kłopoty. Stresowałbym się, gdybym wkładał silnik, że go po prostu nie ułamie. A tak, kłopot z głowy. I tak to mniej więcej wygląda na tym etapie prac. Co chcę zrobić jeszcze dzisiaj, zanim zakończę nasze piąte spotkanie? Zanim zakończę nasze piąte spotkanie, chcę te zbiorniczki przykleić do ramy i te dwa elementy, które nazywają się D163 oraz element D165, one po prostu łączą obydwa zbiorniki. Chcę te zbiorniki po prostu przykleić do ramy, no i połączyć tymi właśnie dwoma elementami. W tej chwili zbiorniczki sobie gdzieś tam na boku jeszcze schną. Tak one wyszły. Męczyłem się z nimi troszeczkę, nie powiem. Kosztowały mnie, znaczy męczyłem się z nimi. No może nie to, że się z nimi męczyłem, ale kosztowały mnie sporo czasu. Co niektórzy modelarzy idą na łatwiznę, znaczy no może nie na łatwiznę, ale mają taki styl pracy, że gdy malują na przykład opaski na bakach, to tutaj po tym boku i po tym boku, z lewej i z prawej strony tej opaski przyklejają taśmy. Są różnego rodzaju taśmy samoprzylepne, takie, które nie niszczą powierzchni tych plastików chromowatych i nie tylko chromowatych, zwykłych i nawet pomalowanych. Ja jednak tych taśm nie stosuję. Dlaczego? No nie wiem, może po prostu wolę bawić się taką metodą. Ale jak ktoś chce takie taśmy stosować, może je stosować. Ja po prostu robię to na precyzję ręką. Tutaj widać takie niestety nieprzyjemne rzeczy. Są to elementy, są to miejsca po łapkach, które trzymały właśnie dany element w całej wyprasce. No niestety nie zawsze to estetycznie wygląda. Ja to będę wszystko maskował w odpowiednim czasie. Wszystkie te natłuszczenia, te wszystkie opuszki palców z tych powierzchni chromowanych zostaną w odpowiednim momencie odtłuszczone, wypolerowane. Tutaj nie będzie nic widać, że jest coś wypopalcowane, ale wiadomo, że teraz, gdy prace jeszcze trwają, no to wygląda to tak, a nie inaczej. Jeszcze poczekam chwilę, aż te 10 minut, aż te opaski dobrze podeschną. Tutaj, gdzie są elementy malowane, znaczy tu, gdzie będą elementy przeznaczone na spoiwo, oczywiście nie malowałem ich. Odkładam je na bok, także nasze spotkanie kończymy dzisiaj na rozdziale 41. I będziemy spotkanie następne zaczynać od rozdziału 42, gdzie tu już widać zaczynamy sklejanie jakichś tam listew międzyosiowych i tego typu już sprawy wykończeniowe. Ktoś by mógł się zapytać, gdzie u licha ten cały amerykański trok ma koło zapasowe? W międzyczasie, gdy Europejczyki są o wiele krótsze na ramię i mają miejsce na ramię na takie pierdoły, co prawda upchane jedno na drugim, jak AdBlue, jakiegoś różnego rodzaju zbiorniki dodatkowe, jeszcze koło zapasowe się upcha, tu taka długość ciągnika i nie ma miejsca na koło zapasowe. No, widzicie. Ciekawostka, co nie? Dobra, w takim razie ja wycinam elementy D63 oraz element D163 oraz element D165 i zaraz przygotuję je sobie do malowania, bo widzę flaga A, czyli nasza farbka o symbolu 302 czarny mat i będziemy malować.
No więc tak, rozdział 40 skończony. Och, nie było większych komplikacji, wszystko przebiegło z planem. Tak jak sobie zamierzałem, tak wszystko zrobiłem. Na szczęście żadnych kwiatków tutaj nie było. Wszystko jest według planu posklejane. A więc rozdział 40. Ja już tak mówię troszeczkę ciszej, bo nie chcę pobudzić moich domowników. Jest już trochę późno w nocy. Jednym słowem. Rozdział 42 to już będzie rozdział. To już będzie nasze szóste spotkanie. I tak to wygląda na chwilę obecną. No oczywiście jeszcze wszystko to jest wypalcowane. Tak jak już wspomniałem wcześniej, polerka tych wszystkich części będzie dopiero po zakończeniu klejenia. Tak prawidłowo ma kręcić się koło. W momencie, kiedy go obrócimy, ono ma się same kręcić. No to akurat spoczywa na powierzchni. Spójrzmy na to z boku. Tutaj jeszcze taka malutka uwaga co do samego malowania. Słuchajcie, nie musicie się, mówię do tych najbardziej pedantycznych, którzy do pracy podchodzą z wielkim, może już nawet nie pasją, a fanatyzmem. No i są na tyle po prostu pedantyczni, że muszą mieć wszystko pomalowane na idealnie gładko, idealnie super, tak jakby to wyszło po prostu polakierowane z fabryki. Ale właśnie na tym rzecz polega. To nie jest zabawka, to nie ma wyglądać tak ładnie, jakby to było pomalowane w fabryce. Tutaj ma być widoczna wasza ręczna praca, że wasz odbiorca, który przyjdzie oglądać wasze modele, ma widzieć, że to jest pomalowane pędzlem. Ma widzieć po prostu, że tego nie zrobiła fabryka. O to właśnie się rozchodzi w modelarstwie. Oczywiście ma to wyglądać estetycznie, ma to wyglądać ładnie, ma to cieszyć oko, ale z drugiej strony ma to wyglądać na waszą pracę. Model to wasza wizytówka, odzwierciedlenie tego, co was interesuje. To jak go wykonacie, świadczy o tym, jakie macie podejście do swojej pasji i zainteresowania. Ok, to na tyle z dzisiejszego naszego filmu. Dziękuję wszystkim moim widzom, tym, którzy przysyłają zdjęcia. Wszystkie te zdjęcia będą opublikowane. Nie wiem jeszcze w jakiej formie to zrobię, czy zrobię to pod koniec któregoś filmu, czy poświęcę na to, w zależności od tego, ile to będzie zdjęć. Jeżeli będzie zdjęć dużo, to zrobię z tego osobny filmik, kilkuminutowy. A jeżeli będzie tych zdjęć mało, a na razie niewiele ich jest, no to po prostu wrzucę to pod koniec jakiejś części. No i cóż, dzięki za korespondencję, dzięki za miłe słowa w komentarzach, dzięki za tak wysoką oglądalność. No super, że jesteście ze mną i super, że interesują was takie filmy. Brakuje mi już słów, żeby wyrazić swoją wdzięczność, a więc cóż, zapraszam na kolejną część z działu modelarstwo. Nasz model stoi już na kołach, ma podstawowe akcesoria znajdujące się na ramie. No i będziemy kleić dalej od rozdziału 42. Jesteśmy niemalże w połowie drogi do zakończenia tego modelu. Życzę wam wszystkim... Życzę wam wszystkim zdrowia przede wszystkim.
bo zima idzie, więc trzymajcie się cieplutko. No i wytrwałości, cierpliwości. No poganiacie mnie cały czas na nowe filmy, ale to naprawdę nie jest taka prosta rzecz. Także trzymajcie się cierpliwości i do następnego spotkania.